Zanim jednak przejdziemy do meczu eliminacyjnego z Kazachstanem, chciałbym Wam pokazać zgrupowanie, na którym graliśmy mecze towarzyskie. No i po raz kolejny skład bardzo różnił się od tego, jaki mogliśmy oglądać wcześniej w kwalifikacjach. Znów chciałem spróbować kilku piłkarzy, między innymi, jak tutaj widzicie, Bartosza Kapustkę, no, który po kilku latach wraca, jak tutaj widzimy, do reprezentacji, ale również Patryk Krzyż, to jest szybki, fajny skrzydłowy. No, overallowo nie wygląda to najlepiej, no ale jednak liczyłem, że uda się go jakoś być może w późniejszej fazie tej kariery go wprowadzić do naszej reprezentacji. Tutaj widzimy, że koszmarny błąd przy bramce na 1-1, przy bramce na 1-2 naszej obrony. No ale cóż, no walczymy dalej, to i tak jest mecz towarzyski. No i Bartosz Kapustka strzela bramkę na 2-2, daje nam wyrównanie, czyli fajnie się pokazał na tym zgrupowaniu, w tym spotkaniu, no ale niestety po raz kolejny tracimy bramkę. No i znów Bartosz Kapustka wchodzi w pole karne, uderza, ale tylko poprzeczka. W tym powrocie do reprezentacji mógł mieć udział przy dwóch bramkach, w zasadzie to strzelić dwie bramki. Tutaj widzieliśmy, że ładnie podał do Karbownika, zresztą jego też chciałem sprowadzić. No i Bartosz Białek, świetne wykończenie, Roka tam jeszcze próbował chwycić tą piłkę, ale mu się nie udało. No i pierwszy mecz towarzyski, remisujemy z Boliwią wysoko 3-3. Następny mecz z Japonią, zdecydowanie cięższy rywal. Helik oraz Dawidowicz nadal zostali. W sumie to Piątkowski grał w tym meczu z Boliwią i to on też zawinił. No ale wróćmy do składu. Kozłowski, no i Białek w wyjściowej jedenastce. Napastnikowi aktualnie Wolfsburga, bo nie sprawdziłem, jak to teraz w FIFA wygląda. No dałem szansę zagrania, no bo jednak strzelił bramkę, no to warto uhonorować go wyjściową jedenastką. Straciliśmy bramkę. Wojciech Szczęsny, według mnie, no straszny błąd, położył się w zupełnie drugą stronę niż jak miał się położyć. No i Grzegorz Krychowiak, to jest zawodnik, którego być może nie zobaczymy po tym Euro 2024, bo wiek już ma swój, no ale Patryk Krzyż, piękna bramka, indywidualna akcja. No i na tym zgrupowaniu kilku zawodników być może kupiło sobie na pewno powołanie na następne mecze towarzyskie już po kwalifikacjach, a być może na końcowy turniej. No i co, mecze towarzyskie za nami, minęło troszeczkę czasu, mamy już nowy sezon, wrzesień, tak prezentują się powołania. No mamy delikatne zmiany, jeżeli chodzi o overall, no zazwyczaj na lepsze, no nie licząc, jak tutaj zaraz zobaczycie, Roberta Lewandowskiego, któremu overall spadł już do 88. Większych zmian tutaj nie ma, testowałem kilku piłkarzy w meczach z Boliwią i z Japonią, ale ogólnie ta lista, którą zazwyczaj powołuję, pozostaje niezmienna. A my na tym zgrupowaniu przechodzimy do dwóch ostatnich meczów kwalifikacyjnych do Euro 2024. Awans mamy już zapewniony. W grupie toczy się jedynie walka o to, kto zajmie pierwsze miejsce. Czy my, czy Włosi z Włochami zagramy w przyszłym odcinku, dzisiaj z Kazachstanem, który zajmuje ostatnie miejsce, 4 punkty. No ale ma jeszcze oczywiście szansę, aby powalczyć o te miejsce barażowe. Z deszczowej stolicy Kazachstanu, dokładnie z Astany, mam przyjemność Państwa zaprosić na przedostatni mecz kwalifikacyjny do Euro 2024. Sytuacja jest znana, Polska w przyszłym roku zagram w europejskim czempionacie. Walka w tym momencie toczy się o pierwsze miejsce oraz Kazachstan, który urwał punkty Szkocji, remisują 3-3, wygrywając z Finlandią 2-0, będzie jeszcze walczyć o te miejsce barażowe, które może im dać awans. Reprezentacja Kazachstanu w formacji 1-5-4-1, Samorodow osamotniony, jeżeli chodzi o atak, piątka w obronie. Pamiętamy te poprzednie spotkanie z Kazachstanem w Warszawie. Tam udało się co prawda wygrać 1-0, ale wynik był niepewny w zasadzie do ostatniej minuty. Polacy oddawali naprawdę dużo strzałów, kreowali sobie dużo sytuacji, no ale niestety ta piłka nie chciała wpaść. Dopiero Sebastian Szymański wpakował ją do siatki, który też zresztą tutaj zagra. Skład Polaków, w bramce oczywiście Szczęsny, obrona Frankowski, Bednarek, Dawidowicz oraz Kasz, Szymański na lewej, w środku Moder, Krychowiak, na prawej Kamiński, nad nimi Piotr
Piotr Zieliński, no i wracający do składu Robert Lewandowski, który po delikatnych perturbacjach w klubie czy w reprezentacji w poprzednim meczu z Finlandią w Warszawie nie zagrał. No ale rozpoczynamy te spotkanie, tutaj liczą na podobny rezultat. Zobaczmy, Moder już tutaj do Zielińskiego uderzenie, Szajzada broni. Pamiętamy mnogość tych prób, strzałów, pokonania bramkarza Kazachstanu. Piotr Zieliński w tym meczu w Warszawie miał, no i Robert Lewandowski dostaje podanie. No i mamy w końcu bramkę naszego kapitana. Długo musieliśmy czekać, ostatnia bramka, ta świetna bramka zdobyta w meczu ze Szkocją. No i naprawdę dobrze nam się to spotkanie rozpoczyna, zdecydowanie lepiej niż w tym pierwszym spotkaniu. Ładnie zachował się w polu karnym Robert Lewandowski i nie dał szans Szajdazie. 1-0, w zasadzie 0-1, no bo gramy na wyjeździe. No i znów Kazachowie, oni się nie boją, oni chcą atakować. Być może wychodzi im to troszeczkę nieudolnie. Ale próbują, no ale na próbach póki co się kończy. Matikeszy przejął tą piłkę i znowu Polacy konstruują swoją akcję. Piotr Zieliński ależ w łatwy sposób pokonał obrońcy Kazachstanu. Próba podania do Roberta Lewandowskiego i tam był faul. No i z niebezpiecznej pozycji nasz kapitan będzie próbować oddać strzał na bramkę Kazachstanu. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Robert Lewandowski nabiega! No i Szajzada broni to uderzenie. Wydawać by się mogło, że zbyt blisko tej środkowej części bramki. No ale na pewno dobra próba. Liczymy na kolejne. Liczymy, że Robert Lewandowski w tym sezonie będzie w formie. No i póki co pokazuje, że jest głodny tych bramek, głodnych goli. No bo te Euro 2024, być może to będzie ostatni wielki turniej, na którym Robert Lewandowski będzie mógł się pokazać z tej swojej topowej formie. No ale zobaczmy. Krychowiak, podanie na skrzydło do Jakuba Kamińskiego, ależ to ładnie zrobił Kuba Kamiński. Podanie do Roberta Lewandowskiego, świetnie Robert zachował się w polu karnym. No i mamy 2-0 na w niecałe 30 minut. Wydaje się, że nic tutaj nie może nam zabrać trzech punktów. Kazachstan póki co nie był w stanie realnie nam zagrozić. My byliśmy w stanie to zrobić co najmniej dwa razy. Ładny przerzut na drugą stronę do Zajnutinowa, ale Kesz skutecznie, kolokwialnie mówiąc, gasi bocznego pomocnika skrzydłowego Kazachstanu. Ale zobaczmy, bo to może być nasza kolejna akcja. Robert Lewandowski! To był ładny strzał, fajna próba z dystansu, ale jeszcze nie tym razem. Jeszcze Robert będzie musiał zaczekać na tego swojego ewentualnego hat-tricka, na którego ma chrapkę, jak widzimy w tym spotkaniu. Rozpoczynamy drugą część spotkania. Jedna zmiana w ekipie biało-czerwonych. Tutaj widzieliśmy Żurkowskiego, który przed chwilą miał piłkę przy nodze. On wszedł w miejsce Jakuba Modera. Wypuszcza sobie futbolówkę. Jest na wysokości naszego pola karnego. Frankowski przejmuje piłkę. Nie chciał, żeby ta futbolówka wyszła poza boisko. No ale Kazachowie napierają. My jakby troszeczkę bez pomysłu w tej drugiej połowie. No ale zobaczmy. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski obsłużył pięknym podaniem Piotra Zielińskiego. I to powinno być 3-0, ale Szajzada, czyli koszmar Piotra Zielińskiego z pierwszego meczu w Warszawie, tym razem też broni. 67 minuta, zmiana w drużynie Kazachstanu, ale również rozgrzewa się Krystian Bielik oraz Karol Świderski. No i prawdopodobnie już teraz zobaczymy tą zmianę dokładnie. W ich miejsce wchodzą ci zawodnicy, schodzą Robert Lewandowski oraz Grzegorz Krychowiak, czyli niewątpliwie dwójka piłkarzy stanowiących przez długie lata kręgosłup naszej reprezentacji. Tutaj już widzimy powoli zmianę pokoleniową. Bednarek, Bieli, który przed chwilą wszedł na boisko, jeszcze Żurkowski do bitka. No na nieszczęście dla naszego środkowego pomocnika na linii stał jeden z piłkarzy Kazachstanu, ale to jeszcze Żurkowski. Żurkowski, podanie do środka, do Zielińskiego. Zablokowane to uderzenie i teraz trzeba uważać, aby
Tutaj nie wywiązała się jakaś kontra Kazachstanu. No i ciekawe podanie, ale Dawidowicz, który co ciekawe ma opaskę kapitana, przejmuje tę piłkę. Skrzydłowy Zainutinów, podanie do środka Akhmetow. Czy będzie bramka kontaktowa? Uwaga, uwaga, jest już w polu karnym strzał. Szczęsny broni, ale na nasze szczęście tylko spalony. Minuta doliczona i prawdopodobnie po wybiciu Wojtka Szczęsnego to spotkanie się zakończy. Świderski wygrywa pojedynek. Tutaj widać, że Bielik chciał obsłużyć podaniem Kamińskiego, który wychodził między obrońców. Miał fajne tempo, no ale sędzia nie pozwolił tej akcji dokończyć. Co nie zmienia faktu, że Polska wygrywa 2-0 z Kazachstanem. Polska w tym momencie jest na pierwszym miejscu w grupie. Przeskakujemy Włochów. Mamy, przypominam, zagwarantowany awans na Mistrzostwa Europy. Widzieliśmy tutaj Roberta Lewandowskiego, zdobywcy dwóch jedynych bramek w tym spotkaniu. 10 minuta i 28. Szkoda, że nie zobaczyliśmy hat-tricka. No ale najważniejsza informacja jest taka, że Robert Lewandowski w końcu nam się w tych eliminacjach trochę odblokował. No i jeżeli chodzi o te eliminacje, to by było na tyle. Wiem, że jeszcze jedno spotkanie z Włochami miałem wam pokazać, ale no niestety ono mi się nie nagrało, ale z dosyć śmiesznego powodu. Nie spodziewałem, że kiedykolwiek mi się to wydarzy. Zabrakło mi miejsca na dysku. Na dysku nie mam małego, bo mam 1,5 terabajta. Także musicie sobie wyobrazić, jak duży syf miałem w tym folderze z nagraniami, no ale tak się kończy, jeżeli się po sobie nie sprząta. Nie nagrywa się ostatniego meczu, który no niestety, jak tutaj możecie za chwilę zauważyć, przegraliśmy 0-1, graliśmy u siebie. Mecz był pod dyktando Włochów, ale oni nie mieli tak zbyt dużo sytuacji. Jedną wykorzystali, no ale my też sobie niczego nie wykreowaliśmy, no i z dwoma porażkami, jednym remisem i 5 zwycięstwami wychodzimy ostatecznie z drugiego miejsca. Zabrakło nam jednego punktu, aby być na pierwszym miejscu, ale nie wydaje mi się, że to będzie mieć jakiś wpływ na to, z kim zmierzymy się już na Euro 2024. No i jak widzicie, Szkocja swój ostatni mecz zremisowała zaledwie z Kazachstanem, no i rzutem na taśmę są na trzecim miejscu, które daje im baraże, czyli dalszą walkę o Euro 2024. No i zobaczmy, jak to wygląda w innych grupach i kto się już zakwalifikował. Jeżeli chodzi o grupę A, pierwsze miejsce zajmuje Anglia, 7 zwycięstw, 1 porażka, 21 punktów. No i bezpośrednio awansuje również niestety Rosja. Bardzo szkoda, że twórcy nie wpadł na pomysł, aby tą reprezentację usunąć. No ale nie wchodźmy już na tematy polityczne. Jest ta Rosja, niech już będzie, szkoda po prostu. Irlandia miejsce trzecie, czyli ma jeszcze cały czas szansę na awans. Grupa B, no i tutaj mamy delikatne zaskoczenie, bo Dania, po której wszyscy myśleli, że zajmie pierwsze bądź drugie miejsce, zajmuje ostatecznie trzecie z bezpośrednim awansem Grecja i Austria. Grupa C, tutaj bez niespodzianki Hiszpania na pierwszym miejscu, chociaż może troszeczkę pozytywnie zaskakiwać fakt, że Hiszpanie na 8 meczów wygrali 8 spotkań, czyli wszystkie. Norwegia również się kwalifikuje, no i w końcu zobaczymy być może Haaland Show na jakimś dużym turnieju. Walia miejsce trzecie. Słowacja, która z nami wygrała na Euro 2020 w rzeczywistości, nie kwalifikuje się na ten turniej, była gorsza nawet od Cypru. Grupa D, pierwsze miejsce Holandia, drugie Szwecja, trzecia Turcja, bez jakiegoś większego zaskoczenia. No i grupa E, Francja i Serbia mają tyle samo punktów, no i w końcu Serbia kwalifikuje się na europejski czempionat, no bo to jest troszeczkę dziwne w prawdziwym życiu, jeżeli chodzi o tą drużynę, że na Mistrzostwa Świata praktycznie kwalifikują się co turniej, a na Mistrzostwa Europy no to już tak średnio. No i stawkę uzupełnia Islandia, która zagra w barażach. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, czy będziemy mogli tutaj podejrzeć wyniki barażowe. Grupa F, Belgia, miejsce pierwsze, no ale troszeczkę punktów zgubiła, tyle samo mają Czesi, no ale bilans bramkowy no delikatnie gorszy po stronie naszych południowych sąsiadów, po prostu stracili bramkę więcej, strzelili tyle samo, bo 14, ale ta jedna bramka zaważyła o pierwszym, drugim miejscu dla Czechów i trzecia Ukraina, baraże.
Czarnogóra i Estonia z 0 punktami, 8 meczów, 8 porażek, czyli taka Hiszpania na tyle, że na odwrót. Grupa G, no to już wiemy, Włochy, Polska lecą na mistrzostwa, my to wiemy. No i grupa H, nie, jeszcze nie koniec, Portugalia, Chorwacja, ale bardzo wyrównana grupa, nawet Izrael coś przypunktował, chociaż nie zwyciężył żadnego spotkania. Gruzja biła się do ostatniej kolejki o te trzecie miejsce, no i Rumunia w miarę blisko drugiej Chorwacji, która zdobyła tylko 11 punktów i tylko dwa razy wygrała na 8 spotkań, aż 5 remisów. No nie jest to dobry wynik. No i grupa I tutaj największa niespodzianka, Niemcy, czyli de facto gospodarz przyszłych mistrzostw Europy, w tym modzie na mistrzostwa Europy się nie kwalifikuje. Szwajcaria i Węgry, bezpośredni awans, Irlandia Północna w barażach, Niemcy i Białoruś odpadają już, nie mają żadnych szans, żeby się zakwalifikować. Ile punktów zabrakło Niemcom? Aż 7 do tego trzeciego miejsca. Irlandia Północna, niewiele brakowało do bezpośredniego awansu. No na pewno bardzo, bardzo ciekawe rozstrzygnięcie. No i naprawdę spora niespodzianka, że Niemcy nie jadą na Mistrzostwa Europy, które, no tak mówię, de facto oni organizują. Mam nadzieję, że ten tydzień z eliminacjami się wam podobał, bo ja to nagrywam na zapas. Nie wiem, jaki jest odbiór, ale jeżeli był ten odbiór dobry, no to widzimy się już za jakiś czas w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Ciekawe, kto uzupełni stawkę, ciekawe, z kim zmierzymy się w grupie, ale na to ja, jak i wy, musicie poczekać. Tymczasem ja dziękuję wam za uwagę, widzimy się już, mam nadzieję, że za niedługo. Do zobaczenia, cześć i pa!